No i tak, hejka siemka, witam wszystkich, niedziela, 5 marca, targ staroci w Mikołowie, tak, jestem w Mikołowie. Którą to mamy godzinę? 10:21, tak więc zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy, czy coś kupimy, co tu w ogóle się sprzedaje, także zapraszam wszystkich do miłego oglądania. To żelazko w jakiej cenie? 4,10. 4 dyszki. 15 zł. Fajnie. Te nóżki w jakiej cenie? 150 zł. 150, wszystkie cztery, ja? A te szyldy, na przykład ten z tego Forda? 850, fajne. Daleka flaminga poznać. Cześć, hejka siemka. Piotrek, no patrz, a nagrywam teraz, dobra? No i tak, co, chwileczka jest, spotkałem Piotra, witaj Cię Piotr. Siemka. Hejka siemka. Piotrek kiedyś sprzątał 15 minut do lasu, podjął wyzwanie. Tam kiedyś fotki z jego sprzątania dawałem, także miło Cię spotkać. No i co, no chodzimy dalej sobie po targu, oglądamy. Patrzcie, co się dzieje. Takim śnieżkiem śnieży. A co otrzymałem od Piotra? Taki. Myjka ciśnieniowa z Parkside'a. Zobaczymy, czy działa, ale na pewno będzie się dało ją zdemontować. Także Piotr, wielkie dzięki. Jeszcze raz, normalnie patrzcie, takie spotkanie. Także super, ale co tu się dzieje? Co za pogoda? No fajnie, fajnie pruszy, fajnie sypie. Dobrze, idziemy dalej zwiedzać targ staroci. No i tak, myjka już w samochodzie. Jeszcze raz wielkie dzięki Piotr za spotkanie, za rozmowę. I wracamy na targ staroci. Tym, tak? A już teraz mi się nie chce, już teraz się rapakowo by spadł. No, no nie chcę. Nie, no ten został, ten wielkim jest taki. Ten szybki.
nie ukradł, chodźcie do góry. Kasiemka? No, hejo, hejo. Hejo, hejo. Witam, cześć Mariusz. O, cześć, Janko. Cześć, cześć. Cześć, Edytka. Fajną masz tą flamingową tą czapę. Wybrałeś się na narty? Ja, no kurde. Pogoda tu mnie zaskoczyła jeszcze. Rajuśku. Spotkałem widza jeszcze, dostałem karczer, także pozdrawiam Piotra. Pozdrawiamy wszystkich widzów. No. Ale tam w Tychach też dostałeś w kość podobno. Też nie za fajnie było. Ale było fajnie, bo gorąca atmosfera była. Dużo tych znajomych, dużo miałeś gości. No. Także super, no. Ten towarzysko, takie Tychy, nie? No, takie spotkanie tutaj. No. Wiadomo, można się było was tutaj spodziewać, no. Są stoły, fajnie. Dobra, chodzimy dalej. Troszeczkę bardziej profesjonalnie. No i tak, śnieg pada, a na stoisku u Edytki z Mariuszem, tak, już wielkanocnie. Koszyczki, blisko ucieka, wieje. No, taka pogoda. Nie ma lekko na targach staroci. Ja mam tych walizek, nie wiem. I flaming do baniek. Wysadź mi się. Ta buteleczka z tego czeskiego, w jakiej cenie? 8 złotych do negocjacji. Mogę zobaczyć. Tyskie. Bierzemy. Fajnie, dziękuję. Taki zakup. Bardzo udany. No. Super. I taki zakup za jedyne 8 zł. Będzie dla Pelikana. Fajna butelka. Specjal tyskie. Browar Tychy. Super. A to radio jeszcze jest działające? Pojemnica? Bo nie wiem, zaraz. Powiem szczerze, ja nawet jest sprawdzałem. Nawet nie Te adapterki, jakie cenie pan ma? Proszę? Te adaptery, jakie cenie pan ma? 50 i 80. 50 i 80. Tesla jest 80. Żelazko to jest. Narcyz jest 50. Przy czym narcyz, nie wiem, czy działa w ogóle. Ten mechanicznie jest sprawny, ale czy odtwarza, tego nie powiem, dlatego że nie mam płyt, żeby sprawdzić. No. Obroty są lewo, prawo, głośniki działają. Jako eksponat w sumie, nie? Proszę? Jako eksponat. A to... To jakaś maszyna szyfrująca, kasa, ciekawe co to było? To jest nizydło. Kalkulator. Kalkulator. Addytor, to się w zasadzie do dodawania nadawało, nie? Mechaniczny. Ale tam wszystkie działania były. Tak? Ciekawy temat. Jak ktoś miał się tym posługiwać, zastępowało to 100% kalkulator. Znaczy, kalkulatory dopiero później były. Z ciekawości, no. Bo ci normalni to się posługiwali suwakami, nie? Tak. Fajne. Ja jeszcze pamiętam... Ja wchodziłem do księgowości, a tam debata.
i jechała. Sowa. To skarbonka, nie? Tak. Jakie cenie to sowa? 30 zł. 30. No talerz, tak. Ze statkami? Tak, ze statkami. Kury, kaczki. Ja pomogę, ja idę do bankomatu. No, wyciągnę to do nich. Ale widzę, że pani ma uśmiech pomimo tego zimna. Nie jest. Nie, to jest. Ja wszystko słyszę. Ja zaraz wysiadam. Thank you.
co tam, cały utarg? Tutaj trzeba wziąć te widoków. Nikt nie wysyła już kartek na święta, no niestety. O, o. Krzysiek, dasz radę? Dzięki. Co to się dzieje? Co tu się dzieje? No tak, taka sytuacja. Warunki niekorzystne. No, handel nie jest lekką sprawą w taką pogodę. No i tak to wygląda. Którą mamy godzinę? Pyk, pyk. 11:21. Także ja tutaj godzinkę spędziłem na tym targu Staroci w Mikołowie. No, pogoda nie sprzyja, ale ja z mojego zakupu jestem zadowolony. Także zawsze coś się przywiezie. No i co, no, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie, no to w dół, zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie i oczywiście do subskrypcji kanału Co Dzień Przyniesie, klikając tutaj ten Co Dzień Przyniesie, pozdrowienia dla Edytki, dla Mariusza, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj i hejka Siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.